raz kolejny w czasie pełnienia swojej zaszczytnej funkcji wójta gminy Komarówka Podlaska przyjąłem z rąk starostów dożynkowych piękny bochen chleba. Ten piękny symbol dożynek. Możemy również podziwiać piękny dożynkowy wieniec przygotowany przez sołectwo Derewiczna. Możemy kosztować tych darów, które przyniosły wszystkie sołectwa naszej gminy. Wcześniej odprawiona została msza święta dożynkowa w kościele parafialnym tutaj w Komarówce. To wszystko, Szanowni Państwo, świadczy, że jesteśmy uczestnikami bardzo ważnego wydarzenia. Takim wydarzeniem są gminne dożynki. Dożynki gminne są zawsze ważnym wydarzeniem w każdej społeczności gminnej, a szczególnie w gminie rolniczej, typowo rolniczej, taką jaką jest gmina Komarówka Podlaska. Podczas tego święta, podczas tych dożynek, my chcemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu za zebrane plony, za błogosławieństwo w pracy rolnika, za to, że mamy zapewniony chleb. Chcemy również wszyscy, jako cała społeczność, spojrzeć tak szczególnie na rolnika, na dzisiejszego rolnika, na jego pracę, na jego trudy, na jego troski, na jego zmartwienia i wykazać się taką refleksją nad tym wszystkim, jaka jest dzisiaj sytuacja, w jakiej sytuacji znajduje się dzisiejsze rolnictwo. Ja, Szanowni Państwo, przyznam, w tym roku wahałem się, czy w ogóle organizować dożynki. A jeżeli je organizować, to w jakim kształcie? Czy nie skoncentrować się na mszy świętej dziewczynnej, ewentualnie na podziale chleba, bez tej części festynowej, bez tej części wesołej, zabawowej? Bo tak popatrzeć, czy my mamy takie powody do radości, czy my mamy powody do śmiechu, do tej zabawy? Rok naznaczony rolniczymi protestami, rok niskich plonów spowodowanych suszą, rok szczególnie niskich, już kolejny rok, szczególnie niskich cen zbóż, rzepaku, rok przymrozków. Czy to jest powód do radości, czy to jest powód do zabawy? Ale po takim głębszym namyśle i rozważeniu postanowiłem, że jednak zrobimy tradycyjnie trzyczęściowy układ dożynek z tą częścią, na której tutaj jesteśmy. Ta część skupia dużo ludzi młodych, dzieci, więc to dożynkowe przesłanie ma szansę trafić do młodego odbiorcy. Przesłanie o tradycjach polskich, o tradycjach wiejskich, ludowych. To przesłanie o tym, że żywność jest bardzo ważna, że praca rolnika jest bardzo ważna, że dzięki tej pracy mamy żywność. To przesłanie, że żywność nie bierze się ze sklepowych półek, tego czy innego marketu, które tak powstają nawet u nas w Komarówce. Że żeby ona tam trafiła, to rolnik musi wyhodować świnie, wydoić krowę, zasiać żyto. Dopiero wtedy ta żywność może trafić do odbiorcy. Żeby ten chleb, tak jak ksiądz proboszcz powiedział, nie był chlebem spleśniałym, nie był chlebem kwaśnym, tylko żeby był zawsze chlebem polskim i zawsze chlebem jedności. Tego życzę wszystkim Państwu, tego życzę rolnikom. Dziękuję, drodzy rolnicy, za Waszą pracę, za to, że pomimo tych ciężkich warunków dalej obrabiacie pole, dalej siejecie ziarno, dalej zbieracie ten chleb, który wszyscy mogą spożywać. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę tej refleksji. Niech ona nam towarzyszy, bo dożynki to nie jest tylko festyn waty cukrowej, że ma być słodziutko, ma być tak miło i przyjemnie. Trzeba poruszać i problemy, trudne i problemy, takie, które naprawdę, naprawdę nas tutaj bolą. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Rolnicy zostali powołani do tego, by uprawiać ziemię i za to Wam serdecznie dziękuję, bo Wy dbacie o to nasze bezpieczeństwo spożywcze, gospodarcze. Zapewniacie nam ten spokój, zapewniacie nam też ten dobrobyt swoją ciężką pracą, nie zawsze może do końca uczciwie wynagradzaną, ale o to zawsze jesteście
też w stanie sami zawalczyć i zamanifestować, tak jak pan wójt o tym wspominał, bo administracja i rząd i wszystkie instytucje są po to, by wspierać rolników i ułatwiać im tą ciężką pracę. Nie zapomnijmy też o rolnikach, którzy stoją na straży tradycji, na straży rodziny, ale też którzy zawsze byli patriotami, bo dzisiaj mamy rocznicę, kolejną rocznicę wybuchu wojny. Wielu rolników poległo w obronie swojej ojczyzny. Więc pamiętajmy też o tych, którzy nie tylko potu, ale przede wszystkim i krwi nie szczędzili, by bronić granic naszej ojczyzny, i w swym sercu i w swej takiej pamięci uczcijmy ich dzisiaj, też honor im oddajmy. Życzę wam, by bezpiecznie wam się pracowało. Życzę wam, by te plony były jak najbardziej obfite i żebyście w tych różnych chwilach zawsze swoje myśli kierowali do opatrzności, bo ona zawsze jest z wami, zawsze jest z nami i zawsze można na nią liczyć. I ten chleb i ten znak krzyża, który robicie na tym chlebie, zawsze niech przyświeca wam wszystkim i daje nadzieję na lepsze jutro. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Decyzja, rozmowy, negocjacje. Jak wyglądało w ogóle to, że zostaliście na wsi i staliście się rolnikami, producentami? Znaczy ja to od małego pomagałem dla taty przy gospodarstwie, więc to raczej była oczywista decyzja, a małżonka z czasem się przekonała. Czyli małżonka nie jest ze wsi? Jest ze wsi, ale gdzie było sadownictwo głównym nurtem. Jak myślicie, dlaczego że zostaliście wybrani dzisiaj podczas tych drużynek na starostów? Co zdecydowało? O to trzeba pytać sołtysów i przedstawicieli Rady Sołeckiej, bo to oni zwrócili się do nas z taką propozycją. Jak wygląda wasze gospodarstwo? Czym dysponujecie? Jak to wygląda? Jak wygląda w ogóle gospodarowanie dzisiaj? No to gospodarujemy na około 100 hektarach. Są ciągniki, maszyny nowoczesne. No nie jest łatwo, no ale jakoś próbujemy. Bycie gospodarzem dzisiaj to bardzo kreatywna przedsiębiorczość. Musimy zgadywać, albo rzucać, nawet monetą rzucacie, co zasiać na przyszły rok, na co postawić, żeby po prostu wyjść na swoje? To jest loteria. Co rok można to samo posiać i w jednym roku zarobimy, a w drugim roku możemy stracić.
modlimy o rozsądne rządy. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj się modlimy o rozsądne rządy. Najbardziej kochany wójta w tym zespole jest on częstym gościem w kole wrockim kole. Ciebie gospodarzu serdecznie witamy, do Rzymkowy koszyk dzisiaj ci wręczamy. Słoneczko świeciło, deszcz Boże podlewał, kłosy się złociły, kłosy się złociły, ptaszek w polu śpiewał. Kłosy się złociły, kłosy się złociły, ptaszek w polu śpiewał.